Zobaczcie, robaczcie, jaka piękna BMK czwóreczka. Czekajcie, tutaj otworzymy. Jaki piękny ma środek. Opla. Śliczna autko. Nóweczka. A dlaczego ją odpolowałem? Jeszcze z tyłu ją zobaczmy. Czekajcie. Nie mogę tablic rejestracyjnej pokazać, bo to jest samochód z przestępstwa. A co się stało? Zobaczcie. Lampy LED-owe mu ukradli. Hej! Nasi tu byli. Rozpruli zderzak, zobaczcie jak paskudnie. I to było w garażu podziemnym, ukradli LEDy. Takie LEDy kupę pieniędzy kosztują. No niestety, zmora, zmora. Ja stawiam to tutaj na miejscu. A widzicie, jestem teraz u BMW, tutaj widać, nie? Tutaj nie wolno filmować. Także zrzucam auto i dogram wam, o co chodzi. Wypakowany BMW. W BMW. Ubezpieczalnia, wiadomo, zapłaci za nowe lampy i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, plaga, ostatnio plaga, tak jak widzieliście na moim filmie, kradną liczniki, kradną nawigację i teraz, jak już wiedzą, jak się coś wyciąga, to od BMW czwórek. Plaga. Ładnych parę tysiączków kosztują takie lampy. Oczywiście LEDy jakieś tam, nie wiadomo jakie są, nawet nie wiem jakie są dokładnie te LEDy, ale pewnie jakieś drogie. Także to jest plaga, także ja wożę sobie te BMW. No, ktoś się tam w sposób na biznes zrobił, no i sobie pracuje. No ważne, że pracuje, a nie siedzi w domu przed telewizorem, nie? Także macie pomysł na biznes. LEDy od BMW czwórki. Dobrze schodzą, jak świeże bułeczki. Te, co tutaj są, były to od jutra na Allegro. Tak to ludzie robią. No jest to, można się zdenerwować. Facet miał w garażu, słuchajcie, tę BMW. No i w tym podziemnym garażu, tam dużo samochodów było, nie? Nowe budownictwo, no i wsiadł, jedzie, mówi, co mu tak mówi, co okulary nie założył, czy coś tak, nic nie widzi, nie? I wysiada, patrzyło, światełek nie ma. No, ale taki ciumnek był straszny ten facet, ale no nieważne, no, pojmo to. Także wiecie, podsuwam wam tutaj pomysł na biznes, aby ktoś nie wiedział, co ma z sobą w życiu robić, to macie od Sylwestra gratis. Za to kawka się należy, możecie im postawić, link w opisie. Czym ta się ciepło i jadę dalej, coś tam nowego na mnie dziwnego czeka. Cześć!